No dobrze, to zaczynamy. Na wstępie, proszę Państwa, pragnę poinformować wszystkich, że dzisiaj będziemy nagrywać nasz wykład, dlatego że na innych kontynentach piszczą i też chcą posłuchać, a transmitowaliśmy przez Skype'a, ale przesunięcia czasowe do Stanów czy na inne regiony świata powodują, że nie ma dobrej transmisji, mała frekwencja i prosili, żeby nagrać. Zresztą ja wprowadzam osobiście zwyczaj nagrywania nie tylko takiego profesjonalnego, jak mamy dzisiaj, bo jest dzisiaj z nami pan Zenon Wasak. To jest zaprzyjaźniony ze mną i z naszą firmą operator filmowy, fachowiec i na pewno to będzie dobry materiał, który na stronie będziecie Państwo mogli sobie również obejrzeć. To jest, myślę, że dobry pomysł. Ale proszę Państwa, ja domniemam, że każdy dał zgodę, żeby z twarzy mgiełką nie zasłaniać na filmie. Dlatego proszę o ładny uśmiech. Kto ma szóstki, to do piątek. Kto ma siódemki, to do siódemek. Uśmiech, tak? Także dzisiaj był dobry dzień, proszę Państwa, bo parę osób przyszło, powiedziało o bardzo ciekawych efektach stosowania i to w najtrudniejszych przypadkach. Myślę, że z tego będą bardzo dobre referencje. Ważna informacja też, że w pierwszych dniach kwietnia, może na 1 kwietnia, otworzymy naszą nową stronę, front panel w ogóle całego przedsięwzięcia, gdzie Państwo będziecie mogli poczytać o produktach, gdzie będzie FAQ, czyli pytania i odpowiedzi, czym się różni to od drugiego, jak działa to, czyli te najczęściej zadawane pytania. Odpowiedzi będą słowami, cytatami prac naukowych, także nie będzie to mniemanologia stosowana. Zresztą powiem Państwu, już są pierwsze dobre efekty naszej ulotki trójskładki, gdzie podajemy literaturę w tym zakresie. Uczelnie medyczne bardzo się zainteresowały i bardzo chcą wejść w programy nanotechnologii w medycynie, bo pierwszy raz widzą, że mogą coś więcej zrobić, a wiecie, profesura to już jest taka działalność, która wie wszystko, jest nudzona, coś nowego pobudzi może i coś dobrego, a okazuje się, że duże zapotrzebowanie jest w transplantologii i w endoprotezach stawów, także tutaj nanocząsteczkami możemy bardzo wspomóc te techniki transplantacyjne i myślę, że będziemy mieli dużo ciekawych informacji i to wszystko na tej stronie internetowej z czasem będziemy publikować. Już Państwo wiecie, że ja mam takie idee fix, żeby robić wszystko profesjonalnie, a zgodnie z prawem, żeby było legalne, oficjalne, mówione wprost i zawsze potwierdzone badaniami. Nano Beauty, ten grant, który tu Państwo widzicie, jego logo, od niespełna roku wdrażamy na rynek. No jak się okazało, z efektami, które przerosły nasze oczekiwania, dynamika na dzisiaj średnio comiesięczna jest ponad 50% przyrostu sprzedaży, a też przyrostu referencji. Także tutaj z tego wiemy, że to jest dobrze używane, dobrze stosowane i daje oczekiwane efekty. Ale wejdźmy, proszę Państwa, w zagadnienie nanocząstek. Dzisiaj pokażę Państwu, co potrafią nanocząstki. Znowu muszę przypomnieć, że nasze preparaty są to preparaty metalicznych nanocząstek zawieszonych w wodzie. To nie są koloidy jonowe, to nie są związki srebra po elektrolizie. To jest bardzo ważna, istotna rzecz. Nawet w niektórych czasopismach quasi-naukowych mylą te pojęcia i gdzieś tam ktoś napisał, że nanocząsteczki i złota są fioletowe, nie, nanokoloidy złota są fioletowe, a nanocząsteczki bezbarwne. No, ale no, nikt się nie podpisał pod tym artykułem z naukowym stopniem. To jest jakaś dziwna fokus pokus informacja i uczulam Państwa.
My jesteśmy prawdziwą, zarejestrowaną nanocząsteczką złota i srebra, która jest wydalana z organizmu z dwóch powodów. Bo jest malutka i może przeciskać się między komórkami, to jest raz. I dwa, jest kulista, nie ma zadziorów, żeby przyczepić się do czegokolwiek. I dlatego uzyskaliśmy, proszę Państwa, certyfikację i rejestrację jako bezpiecznej nanocząstki. Ale wróćmy, proszę Państwa, do tego, co myślałem 15 lat temu, poszukując nowej technologii, żeby pomóc ludziom. I właśnie udało się, splot okoliczności, splot wydarzeń, poznani ludzie ze świata ukierunkowali moje myślenie, dlatego że będąc jakby w terapii, wspomagania terapii i pomaganiu wielu ludziom, potrzebowałem jeszcze czegoś aktywniejszego. Dlaczego? Dlatego, że przez te lata ostatnie 30, które obserwuję zmiany, tak gwałtownie przyspieszyły patologie, szczególnie w kierunku nowotworzenia i rakowacenia, że dzisiaj można powiedzieć, że rak zżera prawie wszystkie pokolenia, a dzieciaki 4-6-letnie są najbardziej zrakowaciałym pokoleniem, bardziej niż ich dziadkowie, bo od razu idą w raka, nie w przewlekłe nowotwory. Ale proszę Państwa, to wygląda, to jest efekt tego, że ta piękna ziemia z daleka przy bliższym Poznaniu wygląda tak. Pamiętacie strajki we Włoszech, Mediolanie? Tony śmieci. Ale te śmieci gdzieś są jeszcze poutykane w różnych miejscach. Jak uciekamy z miast, to w lesie znajdujemy. To jest dziwne. W Polsce można dowolną ilość worów z odpadami do kosza zabieranego przez firmę śmieciarską dostawić, to ludzie wolą do lasu wywalić, niż te wory postawić przy koszu, które za darmo są do oddania. Nie wiem, czy to sport narodowy, czy to po złości, ale no, komu? Sobie, prawda? W każdym razie, nawet jak nie widać śmieci, to jest zdjęcie Krakowa. Proszę Państwa, najbardziej zatrute powietrze w Europie. Raz ukształtowania terenu, dwa. Z jednej strony Skawina, z drugiej strony była Nowa Huta, a w środku gorzej niż Czarnobyle. Endemiczne gatunki wirusów, nigdzie nie występujące nawet. Więc tam poziom, proszę Państwa, nowotworzenia u krakusów jest najwyższy w Polsce. Prawie dwukrotnie wyższy niż w innych regionach Polski. Proszę Państwa, również się dzieją ciekawe rzeczy w rolnictwie. Wydawałoby się bardzo wydajnym, ale bez chemii ono byłoby niewydajne. A ta chemia daje chemiczne produkty, które ładnie się eksponują na półkach sklepowych, ale nie zawierają niczego dobrego, a zawierają same złe, toksyczne rzeczy. A jeszcze do tego, jak przyplącze się przemysł i próbuje tworzywa sztuczne w formie jedzenia sprzedawać, to jeszcze dodatkowo mamy przeciążony nasz organizm. I dzisiaj, proszę Państwa, prawie nie można zostać mistrz kraju bez chirurgii plastycznej, bez wspomagania klinicznego, medycznego. Są słynne kliniki w Wenezueli, bo tam już matki, małe dziewczynki poprawiają chirurgicznie po to, żeby startowały w konkursach. To się robi w Stanach, dzisiaj już się w Polsce robi. Ale proszę Państwa, chirurgia plastyczna to nie jest 100% sukcesu. To jest 30% sukcesów i 70% porażek. Dlatego, że jest bliznowacenie, infekcje i efekty później gorsze niż przed robotą. A z ciekawości zapytam Państwa, jak myślicie, jakich jest najwięcej zabiegów? Czy poprawianie piersi u kobiet. A drugie miejsce? U mężczyzn pośladki. No, słuchajcie, to już nie chodzi o zaburzenia fizjologiczne, ale coś chyba z czapką jest nie w porządku. No ale gender ma swoje prawa, prawda? Trzecia płeć też. Wracając do rzeczy. Próbujemy sobie na co dzień różne rzeczy, próbujemy sobie kiedyś dobre kremy, dobre jakieś wcierki pozwalały utrzymać kondycję, ale niestety patogeny nas przeżarły. Są w środku, nawet w szpiku, wirusy, pierwotniaki, robale, różnego rodzaju bakterie, grzyby. To wszystko jest tak stanowi silny aport chorobowy, że nieważne ile byśmy użyli najlepszych kosmetyków czy najlepszych środków dermatologicznych, dzisiaj młodzież ma naprawdę problem z trądzikiem, a nie jest to taki trądzik, jak był kiedyś. Przyszedł raz, na dwa odszedł. Dzisiaj, proszę Państwa, zaburzenia hormonalne, żywność, mięso z hormonami powodują to, że taki obraz, co tutaj na tym zdjęciu, jest częściej spotykany niż rzadziej.
I proszę Państwa, co z tym? No, chodzimy do gabinetów, kosmetologia się rozwinęła kliniczna, dermatologia, różne dziwne rzeczy, ale ciągle problem wychodzi na wierzch, dlatego że to nie jest problem zewnętrzny, tylko problem wewnętrzny. Ludzie w ankietach najczęściej wymieniają zdrowie i dzisiaj urodę wśród głównych potrzeb. Urodą się robi dzisiaj karierę, prawda? Dlaczego? Ano dlatego, że większość ludzi, niezależnie od płci i wieku, ma z tym przewlekłe problemy. Niestety, babcie, dziadkowie mają prawie żadne, ale wnukowie, dzieci tych dziadków mają już większe i znakiem czasów jest coraz słabsze pokolenie, coraz więcej nosicielstwa, coraz słabsze układy odpornościowe. Problem jest w środku, jak z górą lodową. To, co widać na wierzchu, to jest czubek góry lodowej. Te wszystkie zaburzenia, atopowe zapalenia, bliznowce, różne zmiany włókniste czy brodawczaki, wszystko jest czubkiem góry lodowej. Wewnątrz w organizmie te rzeczy siedzą, a na większą skalę. Proszę Państwa, rodzina z daleka wygląda może tak. Zdjęcia nic nie mówią, co się u nich w środku dzieje. Niektóre badania pokazują, że wiele procent ludzi przyznaje się do co najmniej jednej choroby. To jest ponad 78%, a więcej niż 50% przyznaje się do dwóch chorób. Proszę Państwa, to jest naprawdę czas apokalipsy. W związku z tym ludzie próbują robić sobie dobrze, czyli brać jakieś preparaty, jakieś leki, ale homeostaza na siłę robiona ma takie szanse jak tych dwóch w równowadze. Czy całe życie mogą tak przetrwać? Nie da się. Na siłę się nie da. Proszę Państwa, o urodzie, o dobrej kondycji skóry i włosów, paznokci decyduje przede wszystkim wydolność i kondycja całego organizmu, nie tylko skóry. Aport chorobowy dziedziczony i nabyty. Co to znaczy dziedziczony? Ano chodzi o tym, że już matki dzieciom przekazują aport chorobowy, a już wcześniej gamety posiadają w swoim DNA wtrącone geny od wirusów i inne rzeczy, które wyzwalają zupełnie nowe zachowania, nowe produkcje nowych białek, które nie pasują do naszej kaskady metabolicznej. I to nosicielstwo tego białka, tych obcych białek, wirusów, pierwotniaków, bakterii, grzybów, pasożytów w porównaniu ze słabnącą mocą układu immunologicznego daje te efekty, o których mówimy, czyli to niezadowolenie, brzydki wygląd. Dzisiaj wiele młodych osób całą twarz maluje jak ścianę podkładem i dopiero na tym drugą twarz maluje i dopiero idzie do pracy. Nie daj Boże, jakby się zmyło, prawda? Także te kosmetyki jeszcze odporniejsze na zmywanie, żeby twarz się czasem nie odkleiła i wtedy jeszcze większe zmarszczki, bo wiemy, że kosmetyki teatralne, te mocne, to naprawdę zmarszczki na twarzach aktorów robią. Także podchodząc do tego tematu, ważne jest też zrozumieć jakby sens i historię działań medycznych ludzkości, bo ludzkość zawsze borykała się z problemami, różnymi problemami dotyczącymi zdrowia i urody, ale ludzie żyli w zgodzie z naturą, bo nie mieli produktów innych niż naturalne, więc jakoś sobie radzili i z tego powodu znamy sprzed tysięcy do dzisiaj aktualne metody medycyny Dalekiego Wschodu albo innych regionów i na tym etapie przez parę tysięcy lat, już nie mówię o napadzie maczuga i inne rzeczy, czy jakieś tam inne sprawy dotyczące wypadków, ale na tym etapie ktoś w rodzinie był, który znał się na ziołach, na terapiach, a babcie, a przyprawy, które robiły, co dodawały do jedzenia, miało wielki wpływ na zdrowotność całej rodziny, populacji. Pod koniec XVII wieku po podróżach ludzie wymiksowali w swoich narodach różnych ras patogeny. No, wszyscy wiedzą, że syfilisa i rzeżączkę przywiózł nam Kolumb od Indian amerykańskich, ale myśmy im sprzedali grypę i katar. No, Majowie w dwa dni się poddali, jak katar ich opanował. Nie potrafili się zebrać. Także proszę Państwa, wtedy musiały pojawić się nowe metody, i pojawiły się po pewnym czasie nowe metody, bo przybyło bardziej zjadliwych, jadowitych toksyn,
jadowitego obcego białka, więc musiały się pojawić nowe metody, które wcześniej nie były zauważane, nie były w jakiś sposób wyselekcjonowane. I tą metodą, jedną z tych metod była homeopatia, doskonała rzecz do bodźcowania układu odpornościowego. Jak ktoś nie wie, co to jest homeopatia, niech sobie poczyta. Jest to metoda zarejestrowana klinicznie, te same testy, co inne leki są robione, a w Polsce pod różnymi nazwami jest około 600 leków homeopatycznych i nawet połowa lekarzy nie wie, że używa homeopatii w swojej praktyce. No ale proszę Państwa, leki od 4 lat homeopatyczne są pod inspektorem farmaceutycznym, nie pod sanitarnym, więc już nie są, nie wiadomo czym. Przeszły testy kliniczne, dają ewidentne efekty lecznicze i to wynaleziono w XVIII-XVII wieku. To było potrzebne na te nowe infekcje, nowe wirusy, nowe białko. A przede wszystkim jak była dżuma i cholera? No dokładnie tak. Później jeszcze niedobór żywności, psująca się żywność i zagrzybienie żywności. Szczególnie zbóż reglamentowanych niższym warstwom społecznym. Proszę Państwa, jak już widzicie, ludzie kombinowali dobrze, bo musieli. Rozwijali medycynę i nie jest tak, że pewne rzeczy spadły z nieba. Pojawiła się potrzeba, więc ludzie wymyślili, wypraktykowali nowe metody. Ale niestety cywilizacja XX wieku przekroczyła wszelkie granice rozsądku, zniszczyła wszystko, co normalne, wszystko, co naturalne. I dzisiaj, proszę Państwa, nie wiem, czy wiecie, macie kilkaset produktów GMO w codziennym użyciu, mąka, biała pszenica, żyto, kukurydza, co tam jeszcze, kurczaki, soja, mięso wołowe, to już GMO, to już są mutanty, które, proszę Państwa, dostarczają nowych układów kwasów nukleinowych, do których nie mamy enzymów, żeby je strawić. Musimy rozszerzyć swoje możliwości, tak samo w układzie odpornościowym. Pojawiły się zwyrodniałe wirusy, zwyrodniałe grzyby, na które już nie działają sterydy, na które już nie działają antybiotyki. I ludzkość, proszę Państwa, na to znalazła antidotum już 30 lat temu. I nawet w zeszłym roku chyba przypadkiem albo drugim przypadkiem okazało się, że naukowcy, którzy wyjaśnili działanie nanocząstek złota i srebra w zwalczaniu nowotworów, nie otrzymali tej nagrody, a dostały firmy, które produkują ludzkie komórki macierzyste z krwi i ze szpiku. Bardzo drogie techniki, bardzo specjalne techniki. No może dlatego, że bardzo specjalnie to bardzo dobrze dochodowe, to może z tych powodów przewodniczący Rady Komisji Noblowskiej wyleciał z roboty. Pierwszy raz w historii. Czyli proszę Państwa, tam też brudne pieniądze doszły. Ale wracając do rzeczy. Te nowe odkrycia sprzed 30 lat pozwalały zastosować nanotechnologię jako możliwość rozszerzenia działań przeciwciałowych na obce białko. Czyli mogą nanocząsteczki rozszerzyć działanie naszego układu odpornościowego, który produkuje ileś tam przeciwciał, tysiące różnych białek, do tego, co było w przyrodzie. Szczepienia dzisiaj też nie wywołują odporności, dlatego że większość populacji dzieci jest chora, jest nosicielami i nie dają efektów klinicznych pożądanych. Szczepienia są dla ludzi zdrowych, a nie dla chorych. W związku z tym, wracając do nanotechnologii, okazało się, że można wytworzyć coś, co działa jak przeciwciało, coś, co wykorzystuje naturalną różnicę między patogenami chorobotwórczymi a naszymi komórkami. Tą różnicą jest sposób oddychania tych komórek, czyli mówiąc w skrócie, nanocząsteczki mordują wszystko chorobotwórcze, a omijają nasze zdrowe komórki. Nie darują naszym chorym komórkom, nie darują naszym komórkom nowotworowym, bo te podlegają degradacji, te mają zaburzony metabolizm błon komórkowych. W związku z tym nanocząsteczki dobierają się do nich i niszczą ten aport nowotworowy na przyszłość, przez co uciekamy od raka w przyszłości. Możemy przeleczyć nasz aport. To jest znak czasów, to jest potrzeba. I my jako firma, proszę Państwa, 4Health, a szczególnie ja, zafascynowany tą nanotechnologią, udało nam się wytworzyć takie nanocząsteczki, które spełniają wszystkie warunki bezpieczeństwa i zgodnie z dyrektywą z 2009 roku, zgodnie z artykułem 16, udało nam się je zarejestrować z klauzulą bezpieczeństwa do produkcji wszystkiego,
co ma kontakt z człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że nanocząsteczki srebra i złota, które wykorzystujemy w naszych preparatach, proszę Państwa, mają średnice mniejsze niż 100 nanometrów. A 100 nanometrów to jest ta granica wnikania do naszego organizmu. Nanocząsteczka 200-300 nanometrów nie wejdzie przez barierę naskórkową. Ale nanocząsteczka srebra o średnicy 1-2 nanometrów, która zawiera kilkadziesiąt atomów srebra i jest metaliczna, i jest kulista, swobodnie wejdzie w nasze ciało i wyjdzie z naszego ciała. Z moczem, potem ze wszystkimi drogami wydalania, a przez te parę tygodni, które spędzi w naszym organizmie, każda jedna może wymordować więcej niż jeden wirus, więcej niż jeden patogen. Bo problemem zakażenia, proszę Państwa, wirusowego jest to, że w nas wchodzą miliardy wirusów, które są większe kilkadziesiąt razy od nanocząstek. To rozpylenie atomowe pozwala mieć ich więcej niż jest w nas wirusów, bez zwiększenia wagi. Mówiąc w skrócie, jeden mikrogram nanocząstek w naszym ciele jest niezauważalny dla organizmu, ale mamy wtedy ich przynajmniej 100 do 1000 razy więcej niż patogenów. Więc patogen nie ma się gdzie schować i odpowiednio długo stosując nanocząsteczki srebra, które możemy pobierać przez skórę przewlekle, latami, bez skutków ubocznych, takie patogeny w końcu będą zniszczone i wszystkie ich kolejne pokolenia. Jeżeli po drodze odbarczymy układ odpornościowy, to w końcu przyjdzie taka mała ilość aportu, że układ będzie kompensował, czyli będzie homeostaza. Proszę Państwa, prawdą oczywistą, biologiczną jest to, że w nas jest wszystko, z czym spotkaliśmy się w życiu. Tak? Kto leciał raz samolotem? To ta osoba, która leciała choć raz samolotem, ma i wirusy HIV, i ebole, i całe 100 innych różnych. Tylko dlatego nie ma AIDS, bo tylko 2 ze 120 wywołują AIDS i to w mieszańcach z czarną rasą najczęściej. Z drugiej strony w niepewnych, ryzykownych postępowaniach, to już Państwo wiecie, a już wiecie, że wirus eboli nie każdemu daje krwotoczną gorączkę. Bo z ebolą wcale nie jest taki problem, jak próbowały firmy medyczne i farmaceutyczne, które chciały wyjąć z budżetów światowych miliardy dolarów za sponsorowane leki na leczenie eboli. Eboli jest zgonów kilkanaście tysięcy rocznie. A wiecie, ile dzieci na malarię umiera rocznie w samej Afryce? Parę milionów. Chyba 2,5. Nie wszystko policzone. I co jest większym problemem? W związku z tym, pamiętacie historię, była taka nakrętka mocna na ebolę, strach, tu nawet wywiady z polskimi szpitalami, że muszą mieć salę preselekcji, ciuchy specjalne, obronne i inne rzeczy, ale przy tym w całym nakrętce marketingowej na leki przeciwwirusowe nowej generacji, bardzo drogie zresztą, idące w dziesiątki tysięcy dolarów terapię, no nagle się zakaziło dwóch lekarzy i kilka pielęgniarek i służby medyczne z Afryki zabrały to do swoich państw, tych ludzi. Gdyby ebola była groźna, to na pewno by ich nie zabrali, daliby im umrzeć. I przez 2-3 tygodnie zupełnie wyleczono, zwolniono tych ludzi z ujemnym wynikiem na nosicielstwo. A 2-3 miesiące później, miesiąc mniej więcej temu, poszło w komunikatach, że zamiast za dziesiątki tysięcy dolarów przeleczyć nowej generacji lekami, za 100-kilkadziesiąt dolarów wyleczono tych ludzi zupełnie nanocząsteczkami srebra. No, konflikt interesów. Nam jako firmie udało się opanować tanią technologię. Możemy produkować 20 razy taniej i to od razu separowane nanocząstki na zamówienie z wymiarem. Czyli nie musimy robić kurzu nanocząsteczkowego jak koncerny i separować to i wtedy na przykład nanocząsteczki złota w wymiarach kilku nanometrowych, ale 95% gdzieś tam między 6 a 12, wtedy są droższe 20 razy od diamentów. Nasza technologia pozwala robić to 20 razy taniej, czyli możemy to robić skuteczniej, lepiej, w związku z tym stosując zasady sprzedaży bezpośredniej, omijając hurtownie i inne rzeczy, możemy sprzedawać produkt o niebywałych właściwościach, a produkt legalny, zarejestrowany, tym samym bezpieczny, bo certyfikowany, możemy sprzedawać go w tak
wydawałoby się, śmiesznie niskiej cenie, bo nanoserum, które u nas kosztuje 246 zł, można kupić w Niemczech, robione na zamówienie z innych składników, też z nanocząsteczkami, ale zaczyna się od 1500 euro za takie opakowanie. Rząd wielkości nieporównywalny. Proszę Państwa, też... Chcę dowiedzieć, kto certyfikuje ten produkt, czy w ogóle produkt farmaceutyczny? To nie jest farmaceutyczny produkt. Rejestr kosmetyków, bo proszę Państwa, mamy tak mało wagowo tutaj srebra, że możemy zarejestrować to jako kosmetyk. Srebro jest rozproszone w atomach, więc bardzo dużo sztuk nanocząstek i jedna kropla zawiera więcej nanocząstek srebra i złota niż mamy na całym ciele na wierzchu komórek skóry. W związku z tym na mokro rozcierając nanoserum mamy przewagę liczebną i możemy między tymi komórkami oddziaływać. Kto rejestruje? Centralny Portal Rejestracji Kosmetyków, CPNP, zgodnie, proszę Państwa, z rozporządzeniem kosmetycznym Parlamentu z 2009 roku i tam zgodnie z artykułem 16 jest zamieszczony podręcznik rejestracji nanocząstek, no 200-300 stron. A protokół rejestracji cech nanocząstki to jest około 60 stron maszynopisu, badań, statystyk, zdjęć i różnych właściwości fizykalnych. Przeszliśmy to i za pierwszym podejściem uzyskaliśmy rejestrację. Po pół roku badań, bo to komisja specjalna naukowa bada te wszystkie informacje, uzyskaliśmy możliwość rejestracji już gotowych produktów z wykorzystaniem tych nanocząstek. Tu podajemy, proszę Państwa, i na naszej stronie internetowej, którą zobaczycie w kwietniu, w pierwszych dniach kwietnia, te wszystkie informacje są na ten temat. W związku z tym mamy produkt bezpieczny, produkt legalny, produkt dostępny prawie dla każdego, produkt, który zawiera specjalne nanocząsteczki. One wyglądają w mikroskopie skaningowym podobnie jak te kuleczki. Musimy sobie wyobrazić, że to są kawałki metalu uzyskane metodą hutniczą, metodą ablacji laserowej, gdzie laserem, promieniem lasera wypalamy z drutu srebrnego, ale złotego w pewnym środowisku elektrycznym te nanocząsteczki i one przechodzą przez fazę krystaliczną, szkła do krystalicznej, dlatego są takie ładne, kuliste i przez to bezpieczne i najważniejsza rzecz, nie wchodzą w reakcje chemiczne, bo to czysty metal szlachetny. Nie ma miedzi, nie ma ołowiu, innych rzeczy, które wyzwalają i katalizują reakcje chemiczne. Jeżeli jakiś łańcuszek złoty barwi skórę albo srebrny, znaczy, że tam srebra jest niewiele. Jest cała masa innych rzeczy. I wracając do tego, wykorzystujemy tu dwie rzeczy. Rozdrobnienie i rodzaj materiału. Nanocząsteczki srebra są dlatego selektywnie biobójcze, bo mają ładunek dodatni około 50 mV. Więc chora ludzka komórka, która ma 20 do 40 mV, nie jest w stanie elektrycznie odepchnąć tego ładunku. Zdrowa, która ma ponad 100, odpycha. Dlatego zdrowe ludzkie komórki są nietykalne dla nanocząsteczek srebra. Dlatego mówimy o nich, że są selektywnie biobójcze. Mamy jeszcze, proszę Państwa, dla pokazania tutaj ważną rzecz, to co już mówiłem wcześniej. Różnica w wymiarach to jest od 50 do 5000 razy są mniejsze od patogenów. Od najmniejszych wirusów grypy 50 razy, a od średnich bakterii 5000 razy. Naprawdę mogą wydłubać wszystkie bakterie w naszym organizmie, bo mogą się przeciskać nawet do tkanki łącznej, w tkance łącznej, do kości, do szpiku i wyjść stamtąd i być wydalone. I na tym polega wielkość tego odkrycia, że one poszukują patogenów, które mają na swojej powierzchni mostki peptydowe. Te mostki peptydowe wciągają do środka tych pierwotnych organizmów elektrony. W tych miejscach one są ujemnie naładowane. W związku z tym te ujemne naładowane mostki peptydowe ściągają nanocząsteczki srebra elektryczne, bo plus z minusem się przyciąga. To jest oczywiste. I w tym momencie duszą pocałunkiem to oddychanie.
Klebsiella pneumonia, najgorsza franca, która nie reaguje na żadne antybiotyki, jest jednym z głównych zakażeń szpitalnych. Proszę Państwa, ginie w 100% w ciągu 6 sekund z nanocząsteczkami srebra. To samo gronkowiec złocisty i inne tego typu oporne bakterie. Ważne, proszę Państwa, jest to, że bakterie żyjąc muszą oddychać albo tlenem, elektronami z tlenu, albo z innych substancji w warunkach beztlenowych. Nanocząsteczki je obklejają i wtedy niszczą patogen. Pęka błona komórkowa, rozdrabniają DNA bakterii, że ona nie może się rozmnożyć. Komórki nowotworowe mogą przekazać swój materiał genetyczny dalej, nawet po zniszczonej błonie komórkowej, dlatego że są odporne na nasze przeciwciała, bo wytwarzają chmurę elektronową wokół siebie i przez to same nanocząsteczki srebra nie mogą się przebić. Dlatego dołączamy do tego jeszcze, proszę Państwa, nanocząsteczki złota już o większej masie. One ściągają na siebie, czyli uziemniają chmurę elektronową, a w tym czasie te maluchy srebrne, ciach, mostki tiolowe DNA zniszczą, rozprostują DNA komórki rakowej i nie dość, że, proszę Państwa, zniszczyły możliwość namnożenia się komórki rakowej, to jeszcze dają nam dobre pożywienie, bo aminokwasy są bardzo dobre dla nas. A z drugiej strony ważne, proszę Państwa, jest to, że w tym procesie niszczenia DNA wyzwalają się protony wodorowe. Nie wiem, czy słyszeliście o hicie najnowszym medycyny do zwalczania nowotworów. Jest coś takiego już w Krakowie, jako jedno z pierwszych miejsc na świecie, i terapie protonowe. Gdzie tam witaminą C? Można sobie kwachu tylko narobić i zakonserwować piwo. W każdym razie protony to nie jest witamina C. Protony są to jądra wodorów, które się wydzielają przy rozbijaniu właśnie tych grup tiolowych, które wiążą tą spiralę DNA. Wyzwolony proton wiąże się z antyoksydantem najczęściej, grupą hydroksylową, czy tlenem singletowym, czy tymi najgorszymi, które niszczą i degenerują, bo wolne rodniki są powodem wyzwalania tworzenia nowotworzenia. I wtedy mamy na poziomie subkomórkowym terapię za darmo, terapię protonową. W Krakowie już ogłoszono, że najgorsze, najszybsze raki, czerniaki, które są śmiertelne ponad 90%, są tam uleczalne w 92% w terapii protonowej. O tym niedawno w telewizji mówiłam, pokazywałam. I pisano w prasie, ale sprzedaż chemii nie zmalała. Tak, ale również nie w Polsce, niemniej jednak... Nadzieje są na to, że nowoczesna medycyna fizykalna da sobie radę. My żyjemy tu i to, co mamy dostępne pod ręką, decyduje o naszym komforcie i możliwościach. Proszę Państwa, terapie protonowe są to jeszcze terapie eksperymentalne. One kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych i jeszcze nikt ich nie zatwierdził, tak samo jak in vitro. In vitro ani zakazane, ani dozwolone. W związku z tym robi się doświadczenia na ludziach na tej zasadzie, kto chce, żeby na nim spróbowano. In vitro jest metodą tak jak szczepienia. Dla zdrowych. Chorzy wygenerują tylko chory organizm. I nie ma możliwości inaczej. Po prostu nie ma możliwości inaczej. Jeżeli będziemy stosować nanotechnologię, możemy przełamać ten kazusy niewydolności, możemy wzmocnić układ odpornościowy, możemy zmniejszyć aport nosicielstwa patogenów chorobotwórczych i rakowych i uzyskać tą najważniejszą rzecz, tę homeostazę, stabilną na poziomie komórkowym. Nasze nanoserum oprócz nanocząsteczek złota i srebra o wymiarach kilkunastometrowych zawiera jeszcze dwie nanocząsteczki, które mają rozmiary większe niż 100 nanometrów. One nie muszą być rejestrowane według podręcznika 16 artykułu. Trzeba je wymienić dokładnie w składzie i tylko opisać. Mamy tlenek cynku o rozmiarach 100 kilkanaście nanometrów i tlenek krzemu, tak zwaną krzemionkę o wymiarach około 300 nanometrów. W składzie, to co Pani mówiła, bardzo ważne, buforuje pH w kierunku alkalizacji lewoskrętną witaminę C, bo proszę Państwa, lewoskrętna witamina C nie jest kwaśna, jest słodko-gorzka. Syntetyczna jest kwaśna. Także jeżeli ktoś Wam gdzieś sprzedaje preparat i na czubku języka poczujecie kwach,
To znaczy, że nie jest to lewoskrętna witamina. Ktoś wam sprzedaje coś, co jest syntetykiem. I jeszcze do tego, proszę państwa, coś, co super stymuluje odbudowę włókien białkowych, warstw podporowych, włókien kolagenowych i elastyny w skórze, czyli monometylosilanetriol, czyli alkohol krzemowy, w 100% przyswajalny przez organizm, który daje bardzo dobre efekty restytucyjne w warstwach podporowych, więc mamy naturalne nawilgocenie tkanki, naturalne wypchnięcie zmarszczek, naturalne zajęcie tej przestrzeni przez prawidłową strukturę białkową, mówiąc w skrócie względne odmłodzenie albo restytucja tkanek, która wróciła do kondycji, jaka była kiedyś. Nanoserum działa jako system nanocząsteczkowy. Nie jest to preparat chemicznie działający. Jest to preparat działający fizykalnie, który posiada dwie biobójcze, ale selektywnie. Nanocząsteczki srebra i cynku. Cynk ma jeszcze zwiększone działanie biobójcze na białej warstwie skóry, dlatego jest większy, żeby za szybko tam nie wszedł do organizmu. I wtedy jest złuszczany razem z krzemionką na zewnątrz. Dodatkowo jeszcze złoto, które jest super nośnikiem, proszę państwa, w tym wszystkim. I złoto to jest najlepszy tragarz na świecie, jaki można sobie wyobrazić. Dlatego, że obklei się wodą, bardzo dobrze trzyma i nawilża patologicznie wysuszoną skórę przez kosmetyki, przez detergenty, przez ultrafiolet, przez różnego rodzaju substancje. A z drugiej strony na tej wodzie jest w stanie przenieść wiele różnych substancji korzystnych dla naszego organizmu i tych zablokowanych w organizmie, i tych podawanych z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że Japończycy do najlepszych suplementów dodają złoto. Jest ich substancji aktywnej mniej, dlatego że złoto aktywizuje, katalizuje działanie takiej substancji aktywnej. Z drugiej strony jest doskonałym pierwiastkiem życia. Na złocie można wyhodować najgorszą dżumę, najgorszy tyfus. Ale na złocie ze srebrem nic nie wyrośnie. W związku z tym, proszę państwa, ten konglomerat tych działań dał nam te efekty. Nanocząsteczka krzemu jest to nanocząsteczka, która ma bardzo ciekawą swoją strukturę, bo pod nią srebro i cynk wysterylizują z patogenów naszą skórę, nasze tkanki. Srebro przejdzie aż do nerek i z moczem będzie wydalone. Bardzo często wiele osób mówi o poprawie kondycji siusiania. Dny moczanowe się ładnie cofają, bo znowu szczawiany są wydalane przez przeleczone przez nanocząsteczki kłębuszki nerkowe, gdzie cytomegalowirus nabroił i toksoplazma i przez to nie można było sączyć tych rzeczy. Proszę państwa, te kilka różnych działań, szczególnie złota, biobójczych działań selektywnych srebra i możliwości wręcz odbudowy struktury białkowej dają takie efekty i dzięki temu nanoserum daje takie efekty. Oczywiście jest to preparat, który daje efekty kumulujące się. Im dłużej go używamy, tym dłuższe i mocniejsze mamy efekty. Ważne jest, że te 300 nanometrowe nanocząsteczki krzemu nie są w stanie przejść przez barierę naskórkową, ale mogą się wbić w nią i drżąc mogą złuszczać wszystkie martwe płytki rogowe niepotrzebne i skóra wtedy przyjmuje formę, jak to się mówi, skóry niemowlaka. Z drugiej strony naprężenia elektryczne powodują, że ściągają do siebie włókna skóry. Kobiety mają troszkę inaczej zbudowaną skórę niż mężczyźni. Bardziej równoległe włókna, żeby się rozciągnęły jak akordeon w czasie ciąży albo zbierania materiału na ciążę. To już o to chodzi i wykarmienie też. Ale rozstępy. I tutaj, proszę państwa, mamy udokumentowane działania dermatologiczne na skuteczność działania naszego serum przeciw rozstępom i zanikowi rozstępów. One cudownie nie wyparowały, one nie zostały zamalowane make-upem albo jakąś tam maseczką czy czymś innym. One po prostu zostały ściągnięte, odbudowane warstwy podporowe, z czasem nowa skóra zastąpiła to miejsce, dlatego znikają. Dlatego znikają bliznowce, dlatego znikają różne pogrubienia nabłonków, bo nanocząsteczka ściąga to wszystko i ta maska, ta koszulka taka ochronna daje te efekty.
A dodatkowo z ciekawostek, proszę Państwa, jest to, że w powierzchnię tej kuleczki krzemowej wtopione są nanocząsteczki srebra. I działa to jeszcze przy kontakcie z bakteriami chorobotwórczymi selektywnie i niszcząco w środowisku. Zatem osoby, które używają, na przykład stomatolodzy na ręce nanoserum, czy laryngolodzy, no, sami nie złapią infekcji od pacjentów, bo no, gumowe, najtańsze rękawiczki, proszę Państwa, nie są przeszkodą dla najgorszych wirusów, tak jak prezerwatywy nie są przeszkodą dla wirusa HIV. Także tutaj to ryzyko zakażenia też maleje i możemy stosować nanoserum w permanentnych działaniach detoksykacyjnych. To jest ważne, dlatego że możemy przez to uzyskać komplet efektów naprawczych skóry i komplet efektów z wyglądu odmłodzenia tej skóry, czyli zdrowy wygląd, welwetowo-jedwabistą skórę, naturalne rozjaśnienie, nową jakość higieny w profilaktyce zdrowia i jeszcze niezwykłą rzecz, nową jakość higieny intymnej, która przy dobrych śluzówkach może dać wiele, znowu wiele po latach satysfakcji w życiu intymnym. Ważne jest również to, że ta cecha noszenia przez złoto różnych innych substancji może być wykorzystana również do przenoszenia potrzebnych rzeczy w skórze, takich jak kwas hialuronowy, koenzym K10, kolagen, co jeszcze? Olejek argininowy, co jeszcze z tych chiciorów mamy? Białka komórek macierzystych. Możemy kupować sobie bardzo drogie kremy za 700 czy 1500 zł z komórkami macierzystymi i stosować do naszego nanoserum, będą dawać lepsze efekty. Ale już mogę Państwu powiedzieć, na marginesie ukończyliśmy badania dermatologiczne nad nowym super serum regenerującym i takie serum w kwietniu będziemy wprowadzać do sprzedaży na głębokie zmiany skórne, na zmiany patologiczne, na ujędrnianie skóry, piersi też. I to w bardzo szybkim tempie. Więc już nie trzeba będzie kupować innych drogich kosmetyków, żeby dostarczyć tych substancji, bo te substancje są połączone w siatce nanocząsteczek i będą do pisania jak długopisem po twarzy, jak flamastrem pod oczami, w różnych miejscach, po bruzdach, po głębokich zmarszczkach, po brodawczakach, po brunatniakach, po czerniakach, po co tam jeszcze przyroda wymyśliła, a piegach, lactwu i różnym takim rzeczom. Może nas nie zabiją za to. Wracając, proszę Państwa, ta kumulacja i ustawiczne poprawianie daje ten efekt odmłodzenia organizmu, względnej naprawy czynności nie tylko skóry, ale i w głąb, bo nanocząsteczki srebra i złota idą w głąb. Krzem i cynk jest złuszczany na zewnątrz. W związku z tym one i tak dostaną się do kości z czasem, a że są dopuszczone, więc legalnie działają w organizmie. A tak powiem Państwu na marginesie, wiecie, że złoto i srebro, nanocząsteczki są dopuszczone również do spożywki. Złoto jest jako barwnik czerwony w dowolnych ilościach, bo dobowa dawka dopuszczalna 40 kg złota, ale tego nikt nie zje. I dobowa dawka dopuszczalna srebra 2 kg. Powyżej już jakieś efekty toksyczne mogą być. W związku z tym w przyszłości może będziemy mieli coś fajnego, żeby nam się żywność nie psuła, a bez konserwantów. Czy będziemy mogli sobie spryskać jakieś naczynia, że przechowujemy wędlinę, która nie będzie mulała. Albo jak pojedziemy, wysyłamy dzieciaka na wycieczkę szkolną do lasu, to jeden oprysk kanapki, choćby na słońcu leżała, nie sfermentuje, pleśnią nie porośnie. I to jest istotne. Ważne to, proszę Państwa, jest również, że nanocząsteczki, które dostają się do nas, do przewodu pokarmowego, robią naturalną selekcję wśród probiotyków. Scherlałe, skundlone zostają wyeliminowane, zostają tylko te zdrowe, bo zdrowe mogą się oprzeć działaniu nanocząsteczek srebra. W związku z tym nie obserwuje się dysbakteriozy jelit, wręcz odwrotną, odtworzenie warstwy ochronnej probiotyków w organizmie. Proszę Państwa, jak mówiłem, można używać nasze nanoserum również na śluzówki, dlatego że jego pH jest graniczne. Dla śluzówek powinno być 4,6-4,9, dla skóry 4,9-5,5.
mamy 4,9, więc na te dwie strefy możemy spokojnie stosować. Czy to będą śluzówki odbytu, czy to śluzówki waginy, czy pochwy, czy to będą śluzówki ust, czy oka, możemy tam zastosować. Nanoserum preparat dajemy na mokro, na mokrą skórę, dlatego że dobrze się rozprowadzi. Nam się po pewnej minucie czy dwóch wydaje, że wodą się smarujemy, ale tych nanocząstek jest tyle, że jak nawet tą wodę będziemy ściągać, rozprowadzać po całym ciele, a na koniec jeszcze paluszek w waginie sobie tak zrobimy po myciu, to tam też tych nanocząsteczek zostanie i będą dawały dobre efekty. Jeżeli jest jakaś patologia, jeżeli jest suchość, pękanie, uszkodzenia na obwodzie układu nerwowego czy naczyń, mikronaczyń krwionośnych, po pewnym czasie po działaniu nanoserum ten zakres działania śluzówek na przykład w pochwie będzie odbudowany i tutaj wiele wygody, czyli nienawracające ustawiczne upławy, wręcz ich brak, a z drugiej strony dobra kondycja w życiu erotycznym. Niektórzy mówią, że o to chodzi tygrysom. No. W każdym razie, proszę Państwa, jak już dzisiaj wspominałem na początku, te patogeny niestety z tych powodów, że zmutowały i dają obce białka, które chcą żyć w nas, bo nowotwór jest obcym, poczętym białkiem, jest to hybryda ludzka wirusowa. Każdy człowiek genetycznie ma swojego raka. Rakiem jako takim prawie nie można się zarazić, ale przyczyną, która go wywołuje, wirusem rakotwórczym tak. I się mononukleoza przy anginach leczonych antybiotykowo dopada prawie wszystkie dzieci. Stąd nowotworzenie u 4-6-latków jest wręcz karkołomnej i zagrażające ich życiu. Udowodniono już dawno, 30 lat temu, o generowaniu przez te wirusy i pierwotniaki zmian nowotworowych. Niestety okazuje się, co może nieprzypadkowo było napisane w świętych księgach, że drogą intymną przenoszą się zarazy różne problemy, również niepłodność też, tak jak i poczynanie dzieci. Okazało się, że 80% patogenów rakotwórczych jest przenoszonych drogą płciową. Od mężczyzn do kobiet słynny herpes wirus grupy papilloma, to panie wiedzą, zmiany anaplastyczne, zmiany w kierunku włókniako-naczyniaków, czyli nowotwory szyjki macicy. I wydawałoby się, że tu panowie mogą mieć tylko wyrzuty sumienia, ale w tym meczu jest 1-1. Szczególnie dla naszej rasy tu w Europie, w zlewie i zalewie Morza Bałtyckiego. Większość kobiet, które mają upławy, mają rzęsistka, a rzęsistek sprzedany mężczyzną umiejscowiony w prostacie generuje białko, które stukrotnie przyspiesza rozrost gruczolaków do gruczolakoraków. Więc procentowy przyrost nowotworów u kobiet w macicach jest tak samo kompensowane tym samym przyrostem nowotworów prostaty i odbytu u mężczyzn. W tym meczu 1-1. Ale tutaj stosując regularnie w tym zakresie nanoserum, możemy przeciąć te drogi infekcyjne, a z drugiej strony fajnie sobie przeleczyć warstwy podporowe tych tkanek, które są. Bo proszę zobaczyć, jak blisko jest od pochwy do odbytnicy, do zapalnych uchyłków, do gruczolaków, włókniaków, do zmian nowotworowych. Jak blisko jest do pęcherza, gdzie łatwo przeleczyć toksoplazmę i polipy i różnego rodzaju powody patologiczne dające zapalenie miąższu pęcherza i nietrzymanie moczu. Podawanie serum tylko dopochwowo. Jeżeli ktoś nie chce dopochwowo, może próbować doodbytniczo. Mężczyźni mogą tylko doodbytniczo, bo tej drugiej części nie mają, choć niektórym się wydaje, że mają. Ale to gender, nie będę rozwijał tematu. W każdym razie proszę zobaczyć u mężczyzn. Możemy sobie aplikować miks cząsteczek złota i srebra dla zwiększenia ich ilości razem z nanoserum. Małą wlewką, aplikator można sobie kupić w aptece, żaden problem. 1 ml już wystarcza, żeby dobrać się do prostaty, dobrać się do pęcherza, iść dalej aż do esicy i przeleczyć tutaj tą strefę tego trójkąta bermudzkiego. To samo na górze, proszę Państwa. Tarczyca, tak naprawdę, gdyby zobaczyć, co ona wydziela, to nie jest narząd hormonów wydzielania. Tam 5%, może do 10% tarczyca to jest wydzielanie hormonów. Proszę Państwa, tarczyca jest
po grasicy na resztę życia najważniejszym narządem odpornościowym. Ona produkuje prohormony, ona produkuje proenzymy, ona produkuje wszystko i na siebie przyjmuje jak największy węzeł chłonny całą infekcję wirusową. Jak ona puści, idzie w płuca dopiero. Dlatego tutaj możemy sobie wcierać też nanoserum, możemy na noc do dzioba sobie dać krople. Tędy od środka bardzo ładnie dojdzie do tarczycy, przeleczy jej funkcję. Zaburzenia w kierunku niedoczynności, jak są włókniaki, zaburzenia w kierunku nadczynności, jak są gruczolaki, a również poprawi wydalanie. I mam dla Państwa dobrą wiadomość. Nie tylko wątroba może odrastać, tarczyca zdrowa też. Mam kilkanaście już takich przypadków. Co wywołuje zdziwienie patologów na różnych oddziałach wewnętrznych chirurgicznych, ale to jest fakt. Poza tym, jeżeli komuś przy tej terapii nanocząsteczkowej zmniejsza się tarczyca, to znaczy, że one eliminuje z siebie za pomocą nanocząstek włókniaki, więc jej masa maleje, stan zapalny maleje. A przecież o to chodzi. Nieraz już widziałem takie przypadki, wraca kobietka od USG. Panie Krzysiu, tragedia, tarczycy mi ubyło. Mówię, kobito, nie tarczycy, włókniaków. I tak trzeba patrzeć na te rzeczy. Proszę Państwa, nie tylko wątroba odrasta, inne tkanki też, ale tylko w zdrowym organizmie, odpowiednio suplementowanym, z zabezpieczoną immunologią. A nanocząsteczki potrafią rozszerzyć odpowiedź immunologiczną w kierunku wszystkich patogenów, ponad 600 patogenów chorobotwórczych, które wywodzą się ze świata jeszcze przed złożonych organizmów, kiedy rozwielitki, bakterie i grzyby rządziły na tej kuli ziemskiej. Dlatego nanocząsteczki są dla nich groźne, dla nas nie, bo nasz metabolizm, nasza elektrofizjologia jest inna i nam zagrażają z czasów archaicznych patogeny, bo współczesne tylko mutanty. Nieważne, czy wyprodukowane w instytutach broni biologicznej, czy których same się zmutowały od konserwantów, czy antybiotyków, czy innych leków. W każdym razie nanocząsteczki są dla nas no, jak deska ratunkowa i warto z tego korzystać. Mogą być doskonałym elementem do wzbogacenia terapii dla lekarzy, dla terapeutów, bo ja zawsze będę mówił, niech fachowcy leczą ludzi, ale pomóc my możemy każdemu, prawda? Wspomóc jego działania, ale lekarze niech to robią w sposób celowany i tutaj podawanie w większych dawkach nanocząsteczek w kojarzeniu z różnymi lekami, a nie ma, proszę Państwa, w całej literaturze światowej ani jednego doniesienia, żeby nanocząsteczki złota i srebra, kuliste, te bezpieczne, mogły wywołać jakąś chorobę, albo negatywnie zadziałać na działanie jakiegoś leku. One obniżają zdolność gromadzenia w tkance łącznej i kości leków, dlatego że naprawiają jej fizjologię. I dzięki temu środki przeciwbólowe, sterydy i inne śmiecie wrzucane do nas mogą być łatwiej wydalane przez lepsze nabłonki. Bo całe zdrowe życie jest na nabłonku i za nabłonkiem. Jeżeli nabłonek jest zdrowy, to jesteśmy zdrowi. Jeżeli nabłonek jest chory, to mamy najpierw neuralgię, mamy anemie czynnościowe, anemie elektrolitowe, zaburzenia metabolizmu, zaburzenia elektrofizjologii, czyli pół homeostazy jest przewrócone i zaczyna się chorowanie na choroby cywilizacyjne, przewlekłe, zwyrodnieniowe, aż do nowotworowych. I tutaj klinicyści mogą sobie korzystać, połączyć homeopatię z nanocząsteczkami, czy fitoterapię z nanocząsteczkami, czy aloterapię, czyli te farmakologiczne, twarde wszystkie rzeczy. Zawsze rozszerzenie działalności w kierunku holistycznego działania jest korzystniejsze, a nanocząsteczki właśnie dają nam taką możliwość. Mam tu troszkę referencji. A propos, na stronie internetowej będzie ich w pierwszym odcinku 20. Będziecie mogli sobie Państwo poczytać referencje. Tu wybrałem tylko takie trzy. Może jakaś z Pani przeczyta, bo tu referencja od Pani, to mój głos może nie będzie pasował. Może Pani? Proszę. Mam 55 lat i długo szukałam rozwiązania moich problemów z cerą. Przebyty trącik różowaty pozostawił ślady w postaci rozszerzonych naczynek. Rozpoczęłam kurację nanoserum firmy, co w pierwszym okresie spowodowało proces oczyszczania skóry.
ten okres był dla mnie trudny, bo oczekiwałam natychmiastowych efektów, a widziałam co rusz pojawiające się wypryski. Niedługo jednak trzeba było czekać na pozytywne efekty. Teraz trudno mi się obyć bez nanoseru. Moja twarz jest gładka, nawilżona i zniknęły drobne zmarszczki. Cały czas obserwuję zmiany na swojej skórze. Mam wrażenie, że uszczelniła się część naczynek. Dziękuję za ten produkt. To jest referencja. Proszę Państwa, my nie mamy w sprzedaży leków. My nie sprzedajemy suplementów diety, nie sprzedajemy żywności funkcjonalnej, sprzedajemy kosmetyki z grupy nanocząsteczkowych i preparaty nanocząsteczkowe, które każdy może użyć, bo jest to produkt legalny i bezpieczny. Nie czynimy przez to obietnicy wyleczenia, ale jeżeli ktoś ma jakiś problem zdrowotny, niech sobie poszuka w referencjach, a znajdzie tam wiele ciekawych informacji o zastosowaniu indywidualnym nanocząstek. Jeżeli ktoś potrzebuje informacji klinicznej i większych informacji o zastosowaniu jako wspomaganie leczenia, niech idzie do lekarzy, którzy znają te technologie, albo do terapeutów, którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Ta sama pani po jakimś czasie jeszcze nową rzecz napisała. Może pani też przeczyta tę drugą referencję? Tu. Mam 55 lat i jak każda kobieta w każdym wieku dbam o swój wygląd. Niestety upływ czasu sprawia, że niektóre nasze części ciała nie wyglądają tak, jakbyśmy tego oczekiwały. U mnie problemem były piersi. W tym pomogło mi nanoserum. Jedno kliknięcie wystarczy na dwie piersi. Stosowałam rano i wieczorem po kąpieli. Po kilku dniach zauważyłam zmianę. Piersi stały się jędrne i sprężyste. Jestem szczęśliwa, że znalazłam proste, szybkie i skuteczne rozwiązanie moich kompleksów. Dziękuję twórcy i producentowi Krzysztofowi Bartosiakowi za ten wyjątkowy produkt. Mam jeszcze referencję od lekarza. Lekarze też ludzie. Nie zapominajcie o tym. Może ktoś jeszcze przeczyta? Może pani doktor, bo tu będzie proporcjonalnie. Od ponad 40 lat nawracające stany zapalne zatok. Wykonana przed laty operacja przegrody nosa nie dała znaczącej poprawy stanu zdrowia. Nos nadal był zatkany, a po tylnej ścianie gardła spływała wydzielina i nic nie pomagało. Każdego ranka budziłem się z wysuszonymi ustami, bo trudno mi było oddychać przez nos. Był to dla mnie bardzo duży dyskomfort. Kiedy zaczęłam stosować nanoserum donosowo, przez pierwsze 4 dni objawy katarowe nasiliły się, zagorączkowałam, a w zatokach odczuwałam drapiący ból. Po tym okresie wszystko ustało, a nos mam nareszcie drożny. Preparat jednak stosuję nadal i jestem zadowolona z efektów. Ja mogłabym potwierdzić mojego pacjenta. Proszę bardzo, bo to jest... Zjawił się pacjent, który miał 4 zatoki zalane ropą. Na MR-ze to było, na MR to było widać, na rezonansie magnetycznym. I oczywiście się przeraził, do mnie przyszedł. Zastosowałam homeopatię, suplementację oraz nanoserum. Nanoserum smarował i srebro i złoto pił. Pobierał według wskazań i zagorączkował dość wysoko, także się przeraził, do mnie dzwonił nawet po nocy. A to jest prawidłowa reakcja, o to chodzi przecież. Ja wiem, dlatego go podtrzymałam, żeby dalej to wszystko stosował i po dosłownie kilku dniach pognał znowuż do rezonansu i się okazało, że wszystkie zatoki ma czyste i to się stało w ciągu chyba tygodnia. No, za szybko, nie? Za szybko. Super. A propos pani doktor, mam tylko takie pytanie jeszcze. Jeżeli państwo nie wiecie, gdzie na co dzień zapytać o ordynację, co z czym stosować, to pani doktor w Poznaniu przyjmuje. Weźcie sobie od niej telefon. Czy gdzieś bliżej niż do mnie, do Warszawy? My we dwoje nie damy rady 40 milionów ludzi wyleczyć. No ale próbować trzeba. Ale jeśli chodzi o zatoki, mogę potwierdzić to na tak? przykładzie. O właśnie. Operacje miałam to wiele i rzeczywiście przez tydzień czasu się męczyłam, a w tej chwili ulga niesamowita. A ktoś jeszcze ma jakieś ciekawe efekty? Tutaj. Tak, proszę. I ja też potwierdzam, właśnie biorę nanosrebro
i cały czas nawet z tej lewej przegrody nosowej miałam krew z ropą, ale to dosłownie krew z ropą, no to byłam chora, przeziębiona, gorączka, wszystko już brałam, już nawet nie wiem, już nie pamiętam co brałam, ale po prostu po tygodniu stosowania też mówię, wytrzymam, nie dam się. No trzeba wytrzymać tak, ten efekt uderzenia. Po prostu czuję się, nic mi nie jest, no tak naprawdę no, to jest końcówka, to jest woda z nosa, to jest... To ja do tego szczęścia, żeby dobrał kropelkę serum przed fiku miku. No. Rewelacja. Ale no to jest, ja jestem... A czy próbowała pani? Proszę, nie jeszcze. Na dole? Ja też nie. A ma pani męża? Ja partnera? Próbowałam. No i jak było? Może mąż powie. No jesteśmy dorośli, bo to są bardzo ciekawe informacje. Ja nie mogę powiedzieć, że tak. No nie jestem tutaj bruderyjna, w związku z tym... Jesteśmy normalni. Byłam po usunięciu, w związku z tym suchość pochwy totalna, szyjki macicy. Także mieliśmy problemy, że tak powiem, no bo seks no, daje zadowolenie, tak? A tutaj trochę tego brakowało. I? No i kropelka na noserum, czyli cuda. No właśnie, proszę państwa, przyjemne z pożytecznym. Myślę, że te informacje i te, które będą na stronie, te, które w przyszłości się ukażą, będą dla państwa budujące. Może następnym razem Ryszard pokaże swoje ostatnie zdjęcia w sprawach kostnych, ale muszę państwu powiedzieć, że zgłosiły się do mnie wysoko postawione osoby w medycynie w Polsce na poziomie rektorów i dyrektorów zakładów transplantologii różnych, którzy koniecznie chcą wejść we współpracę, bo nie widzą rozwoju dalej endoprotez, dlatego że endoprotezy są super zrobione, ale organizmy są za słabe, żeby je przyjąć. A nanotechnologią możemy zrobić, że 5 razy rzadziej będzie zakażenie, a 3 razy dłużej będzie można tę endoprotezę nosić. Także proszę państwa, takie są obiecujące efekty. Nie tylko seks, nie tylko zatoki, ale również endoprotezy, a i inne rzeczy. Rozszerzamy gamę produktów. W kwietniu nowe nanoserum. Super. Powiem tylko jedno, po badaniach dermatologicznych bardzo dobre efekty, szczególnie w zakresie regeneracji biustu i skóry twarzy i tutaj szyi. No, chyba najbardziej zadowolona jest moja żona, bo powiem państwu, że znowu mi defiluje w sypialni, pokazując, że jej sutki patrzą znowu do przodu. Rewelacja, po 2 tygodniach stosowania. Ale to była moja referencja na koniec. Życzę państwu tego wszystkiego dobrego, najlepszego i tyle na dzisiaj. Tym chciałbym skończyć. Dziękuję za uwagę.